Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wreszcie gruntownie przebudowany i zmodernizowany zostanie dębicki rynek. Na te inwestycje mieszkańcy czekają już co najmniej kilka lat. Propozycję architektoniczną zagospodarowania centrum miasta przygotowują studenci Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki, a najlepszy wybrany przez mieszkańców projekt zostanie zrealizowany. Dębicki rynek od lat już wymagał gruntownej przebudowy i modernizacji. Zdecydowanie nie jest wizytówką naszego miasta, a dla turystów może być nawet odstraszający. Kolejni włodarze obiecywali, że centralny punkt na mapie Dębicy zostanie gruntownie zmieniony, ale najprawdopodobniej dopiero w tym roku rozpocznie się realizacja tej tak długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Podczas głosowania w ostatnim budżecie obywatelskim modernizacja centrum naszego miasta oraz budowa nowej fontanny i zagospodarowanie zieleni na dębickim rynku to zadanie, które zebrało aż 2000 głosów mieszkańców i cieszyło się zdecydowanie bardzo dużym zainteresowaniem i poparciem dębiczan. Dlatego włodarze miasta podjęli decyzję, że najprawdopodobniej już w tym roku dębicki rynek zostanie przebudowany i przestanie straszyć swoim nieciekawym PRL-owskim wyglądem. Nad projektami zagospodarowania tej przestrzeni pracują studenci Politechniki Krakowskiej. Najlepszy pomysł architektoniczny wybrany przez mieszkańców oraz włodarzy miasta najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będzie zrealizowany. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej, gdzie podpisaliśmy stosowną umowę i studenci będą w ramach swoich prac projektować. Będziemy mieć wiele propozycji, zobaczymy, którą mieszkańcy wybiorą, będzie na pewno jakieś głosowanie. Myślę, że pokażemy to mieszkańcom, jakby wyglądał rynek w oczach właśnie studentów. Modernizacja nowej fontanny zostanie sfinansowana w ramach programu rewitalizacji. Koszt realizacji tego projektu wyniesie 175 tysięcy złotych. Jak twierdzi burmistrz Mariusz Szewczyk, dębicki rynek zostanie gruntownie zmieniony, między innymi instalacja wodna będzie doprowadzona do samego centrum placu i być może właśnie w tym miejscu, zgodnie z nowym wybranym projektem, usytuowane zostaną fontanny. Dziennikarze Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie interweniowali w sprawie modernizacji rynku w Urzędzie Miasta i zwracali uwagę na konieczność gruntownej przebudowy tego najważniejszego placu w Dębicy. Zatem czekamy na nowoczesny, zmodernizowany dębicki rynek, który będzie nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale także wizytówką naszego miasta.